Dzień dobry, dzień dobry o poranku. Moja córeczka właśnie instaluje sobie grę jakąś LOL Surprise. Teraz oczywiście to, co na czasie. Tak. Mamo, ja chcę zobaczyć tą buzię. Swoją buzię chcesz zobaczyć? To poczekaj, zaraz obrócimy w drugą stronę, to zobaczysz buzię. Dobra, nie wiem, czy to fajne i warto czegokolwiek gra, ale Lucja się uparła, ma same takie, wiecie, puzzle i układanki na tym tablecie, więc spoko, niech sobie gra w LOL Surprise. Słuchaj, wczoraj mieliśmy bardzo aktywny dzień, byliśmy w Zgorzelcu, zmierzyliśmy po prostu tyle kilometrów, zjedliśmy obiad w super zdrowym McDonaldzie, było zabawy co nie miara, oczywiście wyszliśmy jeszcze z Dzidziusiem, z Pepko, z pistoletem, z Pepko, jedną spódniczką i jedną bluzeczką. Za duże zakupy nie było, jakoś w Pepko tym razem nic mnie nie zachwyciło. I dzisiaj postanowiłam nagrywać dla Was vloga. Przyszła do mnie fantastyczna paczka z Mixit. Pokażę Wam ją na naszym pikniku, który zrobimy dzisiaj. A tak poza tym spędźcie po prostu zwyczajny dzień razem z nami. Ja dzisiaj gotuję rosół, tak jakby to była niedziela. A mamy czwartek. Jutro rano wybieramy się na zakupy do Lidla, ale nie jakieś ogromne. Ale jednak czegoś tam brakuje, bo brakuje pieskowi takich, wiecie, ja takie kupuję ala nagrody, jak ją uczę, żeby miała takie małe przekąski. Brakuje nam wody mineralnej gazowanej, brakuje nam borówek, arbuza. To są na pewno takie rzeczy, których nam brakuje. Ręcznika papierowego na pewno, ale przy okazji jeszcze się, wiadomo, powrzuca do tego koszyka. No nic, dobra, zapraszamy na zwykły dzień urodziny myśliwców. Słuchajcie, kochani, wyszliśmy z Łucją sobie. Co mnie lubisz? Od kochanej Łucji, którą lubię, to jest. Dziękuję pięknie. Słuchajcie, Nie dostałam piękny lubię. kwiatuszek. Wyszliśmy z Łucją sobie A ja popiknikować. lubię cały czas mamusię. To miło. Wyszliśmy z Łucją na mały piknik przy okazji paczek z Mixit, bo Łucja uwielbia to wszystko, prawda? A jeszcze Więc mamy tu przepiękną żebym reklamę. Byłam do Mikołaja. Oj, o Mikołaju jeszcze nie gadajmy, na razie mamy lato. Słuchajcie, pokażemy Wam, jakie produkty sobie wybrałyśmy. To są akurat batoniki dla mamy, bo to są batoniki proiteinowe. A to jest serek i Łucja lubi ten serek. Chciałyśmy Wam pokazać, że to są I genialne lubię produkty. Kluskawek. I lubimy truskawki, które już wczoraj jadłyśmy. Pokażemy A Wam. Ja wczoraj jadłam kluskawek. Dobrze, skarbie, teraz ja powiem, dobra? Dobra. Słuchajcie, mamy tutaj truskawki liofilizowane. Już jedną paczuszkę zawiązałam, mamy dwie paczki. O, jak pięknie nam słońce wychodzi. To jest moje coś ukochanego z Mixit, więc polecam serdecznie. Mamy mieszankę orzechów w czekoladzie, orzechowa niespodzianka, orzechy włoskie, mamy tutaj laskowe, mamy migdały, mamy orzechy nerkowca brazylijskie, no po prostu cudo. Cudo, przesłodkie. Tego nie będę aktualnie otwierać, bo to trzeba dozować, tą przyjemność. Mamy świetną mieszankę muesli, no to już nie na piknik, ale chciałam Wam ją pokazać i ja sobie wybrałam tą bikini mix. No i tak jak mówię, a na pewno z przekąsek do chrupania... Tak, trudno. Liofilizowane owoce, sery i te batony. Paniuś, przesuń się kawałek, bo Łucja chciała tu usiąść. Pokażemy Wam te batony, moje ukochane. Łucja, ja Cię bardzo przepraszam, Ty dostaniesz coś innego, bo to są dla mamusi, wiesz? To dla mamusi. To dla mamusi są. Bo to dla mamusi. To też dla mamusi, bo to są takie batoniki pełne protein. Ja serdecznie polecam dla wszystkich dorosłych, jeżeli lubicie, ja uwielbiam. To są brownie, a te są słony karmel. Obydwa uwielbiam. A tu karmel. Wania! Już coś się dzieje, Wania poleciała. Ale Łucja za to, tak jak właśnie Wam mówiłam, żeby nie było oszustwa. Uwielbia to. Mama też. Ja mieszam takie truskawki liofilizowane z jogurtem naturalnym i smakują przepysznie. Proszę, córcia. I serek. I serek już Ci otwieram. Lubisz, nie? Patrzcie, jakie piękne sery. Jako dodatek do omletów, do sałatek. Pozostawić Ci tu cały? Dobra. Więc słuchajcie, my serdecznie polecamy. Przepiękna reklama w pięknych okolicznościach. A my co? Łucja tutaj będzie zajadać, będziemy sobie dyskutować, leżeć na kocyku i odpoczywać. Jest bardzo ciepło, ale jeszcze nie ma takiego żaru, dlatego korzystamy, prawda? To muszę Wam pokazać bliżej. Jednak Łucja prosi mnie, mamy orzechy w czekoladzie, ale mamy też mieszankę. No po prostu tak bogato. Thank you.
tak bardzo za rosołem nie przepadam, jak byłam dzieckiem bardziej, ale jedno lubię w rosole jako dorosła osoba, to, że postawisz rosół i możesz robić co chcesz, a rosół się po prostu gotuje, więc to jest mega. Już idę, dobra, muszę pomóc chłopakom. Dobra, a tak serio to godzinkę wytrzymałyśmy na dworze i wróciłyśmy, a tak jak mówię, rosół sobie tutaj pomalutku pyrka na małej mocy, potem makaron tylko ugotuję i będzie gotowy obiad na dzisiaj. Chciałabym Wam później pokazać, jakie dodatki kupiłam Mucji na jedłówkę na Vinted. Wszystko nowe, ale na Vinted właśnie, a muszę to zrobić bez niej, bo znając ją, jak ona to wszystko zobaczy, to już będzie musiała nosić to na głowie. A jak wiadomo, przedszkole zaczyna się już niedługo i myślę, że takie ładne kokardeczki, spineczki i gumki przydadzą jej się właśnie w szkole, więc jako spróbuję na razie to chować wszystko. No i dzisiaj muszę zasiąść i nagrać Wam film o takiej wyprawce ubraniowej dla moich dzieci, bo troszkę tych rzeczy mam. No nic, piesek wodę pije. Dobra, zajmuję się domem. Dobra, jesteście od światła, a nie do światła, to musicie mi wybaczyć. Chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie te gry darmowe, takie ściągane właśnie na tablet, jak ja ściągam, są o dupę rozbić. No może nie wszystkie, wiecie, jeszcze daję szansę takim jak kolorowanki, czy jakieś tam puzzle, to faktycznie nie ma co przepłacać, ale ta reszta to jest badzia. Ta LOL Surprise było grane 10 minut i okazało się po prostu badziewie kompletnym, więc nie polecam. Karolina Myśliwiec. Dobra, ja tutaj mieszam miód z zimną wodą, żeby później go dolać do letniej herbaty. Zrobiłam dzbanek herbaty malinowej, malinowo-poziomkowo-truskawkowej dla dzieci, dla męża standardowa cytrynowa herbata, czarna z cytryną, więc miodem im słodzę, ale najpierw czekam, aż herbaty wystygną, a miód mieszam w zimnej całkowicie wodzie, więc dobra, tak sobie tutaj mieszam. A muszę się pochwalić, że rano wstałam, upiekłam chlebek, co prawda w 100% pszenny, więc mało wartości odżywczych, ale upiekłam. Mężowi już tutaj przygotowałam pod folią kanapeczki, zaraz je sobie zabierze na śniadanie. No i pół chleba już nie ma, bo dzieci plus mąż, no i tak to właśnie wygląda. Chleby piekę tak co drugi, co trzeci dzień, tak wychodzi ze dwa razy w tygodniu, ale już piekę sama, tylko i wyłącznie. Albo żytni, albo orkiszowy, albo mieszany, no tym razem biały, bo tak jak mówię, no mąki się skończyły, jutro czekają mnie zakupy, więc uzupełnię zapas mąk. Dobra, mam nadzieję, że się uda pokazać. Słuchajcie, córeczka jest w pokoju z boku, domek sobie Playmobil zniosła i się bawi, to mam nadzieję, że się uda. Kupiłam na Vinted te pierdółki do włosów, zapłaciłam 55 zł. W tym było 10 zł wysyłka, dlatego że ja zamawiałam przez Pocztę Polską, przez wiecie, ten Pocztex, więc przez Okadycha, więc ogólnie 45 zł wszystko. Zaraz Wam pokażę, co jej powybieram. To takie handmade, wiecie. Ktoś tam sam tworzy. Dwie gumeczki z czerwonymi kokardkami. Żeby mi tylko nie wpadła. Patrzcie, jakie piękne. Tutaj już takie większe gumeczki z takimi niebieskimi. Dwa koczki. Mała dziewczynka będzie wyglądała po prostu ślicznie. Tutaj myślę, że najbardziej, co ją zachwyci, to dwie spinki. One są takie, o, oczywiście ze Sky. Tu mamy coś w dzisiejszej tematyce. Czyli LOL Surprise, dwie spineczki. Ok. Dalej mamy spineczki z Elzą. Też myślę, że bardzo urocze. Dalej mamy dwie spineczki różowe. One wszystkie są tak o zapinane. O, dwie różowe. Dwie czarne na początek roku, bo chcę jej zrobić dwa koczki właśnie i zaczepić takie kokardy. I dwie gumeczki, nawet do warkoczyków, takie cieniutkie już niebieskie. No i to tyle, więc mamy. Nie tyle. A jeszcze te urocze. Patrzcie, jakie ładne gumeczki zielone. Ślicznie będzie wyglądała. Ja bardzo lubię moją córeczkę i czesać i mi się ona wizualnie bardzo podoba. W dwóch kucykach, w dwóch takich koczkach właśnie na samej górze zrobionych. Bardzo ją lubię w tych typu fryzurach, dlatego tak właśnie pomyślałam, że muszę zrobić jej taki zapas. Tylko mówię, jak ona się dorwie, to połowy zaraz nie będzie, dziś będzie porozrzucana, połowę zje pies, bo tak działa Lucja, a ona będzie chciała mieć wszystko naraz na głowie, dlatego chowam to przed nią. W holu, który będę nagrywać o wyprawce odzieżowej, on będzie sponsorowany, dlatego że tam większa paczka to jest właśnie ze sklepu, gdzie mogłam w ramach współpracy barterowej wybrać sobie wyprawkę dla dzieciaków.
ale też będzie, pokażę Wam też właśnie na Vinted, taką świetną sukienkę mi się udało kupić. Używaną, kobieta pisała, że córeczka miała tylko raz na sobie na rozpoczęciu roku i wierzy w to, bo w ogóle nie ma żadnych śladów używania, a jest przepiękna, jest po prostu prześliczna. Będzie miała taką czarną sukienkę w kwiatuszki takie, będzie miała te czarne właśnie kokardki, czarne baletki, białe rajstopnie, myślę, że będzie bardzo taka ładna, elegancka i trochę galowa na ten właśnie pierwszy dzień przedszkola. Więc taki mam plan i jeszcze mam pierdółki z Pepco i to też właśnie tam wrzucę, bo no bo skoro mówię, skoro to taki haul, wiecie, wyprawkowy, to tam Wam pokażę. Ale będą też konkretniejsze rzeczy, dlatego że właśnie ze sklepu Ekido, dobra, też Wam powiem, ze sklepu Ekido miałam okazję wybrać sobie produkty. Wybrałam i kurtki dzieciom, i kamizelki takie, wiecie, takie, jak to się nazywa, no takie, wiecie, lżejsze, nie to zima, nie jeszcze, już nie lato, więc takie właśnie typowo jesienne, bluzy, spodnie, będzie tam trochę tego, więc ja muszę do tego po prostu usiąść, ale muszę mieć po prostu spokój i ciszę. Dzisiaj na popołudnie idę do pracy, tak naprawdę zostało mi w domu jeszcze 3 godzinki. Rosół już gotowy, makaron do rosołu jeszcze muszę tylko postawić. No dobra, ja zmykam do dzieciaków jeszcze trochę, bo tak jak mówię, no popołudnie w robocie dzisiaj. Jeszcze jedno, moi kochani, mam nadzieję, że auta tutaj nie będą przeszkadzać, żebym mogła coś powiedzieć. Mam do Was pytanie i do Was interes, może ktoś mi tutaj coś doradzi. Za 2 tygodnie ma urodziny moja babcia, 80. urodziny. To nie byle jakiej niezwyczajne urodziny, żadne nie są zwyczajne, ale to 80. okrągłe urodziny. No i teraz tak, chciałabym babci dać coś wyjątkowego i czekam na Wasze jakieś pomysły na prezent. Zacznę od tego, że moja babcia od jakiegoś czasu mieszka z moimi rodzicami, dlatego niepotrzebny jej żaden chlebak grawerowany, ani kubki, ani filiżanki, ani jakaś zastawa. Trudny jest, trudne mam pytanie, dlatego że takie rzeczy użytku takiego codziennego nie są jej potrzebne. Z drugiej strony też coś typu szkatułka, piękna pamiątka do postawienia na półkę, to absolutnie nie jest moja babcia, nie lubi takich rzeczy, tak jak i ja. Przepraszam najmocniej, więc wszystkie obrazki i tego typu pierdółki jakieś, nie wiem, po prostu co ma ładnie wyglądać na półce, odpadają i w ogóle nie wchodzą w grę. Z drugiej strony biżuterii babcia nie nosi, mówię Wam, naprawdę mam zagwózdkę, wiem, że babcia uwielbia herbaty i tak myślałam, może jakieś drewniane pudełko, takie pełne herbat, dodatkowo jakiś wielki bukiet kwiatów. My wyprawiamy taką, rodzice moi, dość huczną imprezę 80. Będzie naprawdę chyba cała rodzina możliwa. I ja piekę chlebki na tą imprezkę, ja piekę ciasto i babeczki, każdy tam robi coś. Siostra robi takie gołąbki wegetariańskie, więc każdy się czymś tam zajmie, żeby, no czy my najbliżsi, żeby pomóc mojej mamie, odciążyć ją troszkę od tej roboty. No ale coś poza chlebem i babeczkami chciałabym przynieść, więc właśnie tak sobie myślę. Na pewno będzie to piękny bukiet kwiatów, chciałabym dać jakieś winko, ale chciałabym dać coś konkretnego. No i nie wiem, co myślicie w tą stronę, żeby iść kosmetyczną, kupić jej jakieś fajne kremy plus 80 i nie wiem, balsam dodatkowo, krem do rąk i całą gamę takich produktów pielęgnacyjnych, bo babcia dba o siebie, jest kobietą, która, wiecie, farbuje włosy dalej i pilnuje, żeby tam pięknie wyglądać, się dobrze prezentować, więc myślałam w tą stronę. Kolorówki na pewno nie będę kupować, bo tego też ma od groma. Ja ciągle znoszę coś mojej mamie i babci, więc nie mają z tym problemu, więc tak myślałam. Waniu, o dedykowanych, jak wiecie, takie kremy typowo dla niej, nie wiem. Poradźcie mi, może macie jakiś inny pomysł, a może jakiś ładny zapach po prostu dla babci. No naprawdę nie wiem kompletnie, w którą kategorię jakby pójść. A paszek tych ma od groma, torebek, więc naprawdę nie wiem. No nie wiem, po prostu nie wiem. A znając moją kuzynkę, która pięknie sama robi torebki, to pewnie od niej dostanie torebkę. Chciałabym coś innego, coś wyjątkowego, to jest jednak ukochana babcia. Nie wiem, pomóżcie, proszę, będę bardzo wdzięczna. 18 godzina. Ja już po pracy zmierzam właśnie z przesyłką. Czasami tak jest, że moja znajoma zamawia coś, co nie może przyjść na jej adres domowy, żeby nikt tego nie widział, więc przyszło do mnie i ja idę dostarczyć ten odpowiedni adres, a następnie udaję się na chwilkę do rodziców, zobaczyć co u nich, zobaczyć co u babci i tyle, i wracam do domku robić trening, dzisiaj siłowy z ketlem jakiś, zobaczymy, wieje wiatr, tak przyjemnie, jutro ma być ochłodzenie, nie mogę się doczekać, no dobra, zmykam. Skupione głównie na brzuchu i na pośladkach, ale bardzo ładnie popracuje też tył uda i tak naprawdę cała góra ciała, bo użycie ketla wymaga od nas tutaj zaangażowania tych górnych partii mięśniowych.
Oh my god, ledwo żyję, już w łazience. Wykąpana, w piżamie, z maseczką na twarzy. Chciałam Wam pokazać maseczkę, już ją schowałam. Jest tutaj w pufie, więc nie chcę mi się wyciągać. Taka jakaś żółta glinka, mniejsza z tym. Tak jak mówię, zaniosłam co miałam za niej znajomej, byłam u mojej mamy, co prawda z tatą się nie widziałam ani z babcią, babcia już leżała w łóżku, nie chciałam jej przeszkadzać, mój tata jadł kolację, więc też nie chciałam mu przeszkadzać, posiedziałam chwilę z mamą na tarasie, podyskutowałyśmy sobie o pieskach i o różnych, o planowaniu imprezy tej 80-tki babci. No i postanowiliśmy, bo ja stwierdziłam, że to bez sensu, żebym ja piekła tylko takie zwykłe babeczki, zastanawialiśmy się jakie ciasto, więc jakieś ciasto z owocami robię. Robię babeczki leśne mek z mascarpone, ale zrobię tym razem mascarpone, czekoladowy krem z mascarpone do tych babeczek leśny mek i upiekę dwa chleby, więc taki mój będzie wkład własny. I okazało się jeszcze, że babcia robi swoją listę życzeń. Oczywiście ona nie chce nic, ale mama ją tak namówiła, żeby się nie powtarzało, że 15 kremów dostanie. Chce drobiazgi, słuchajcie, chce kremik do twarzy, kremik do rąk, coś do psikania, tak jak właśnie mówiłam, jakieś pachnidło, chciałaby dostać jakąś koszulkę, więc okazało się, że troszkę rzeczy jej tam brakuje. No i tym mamy się wszyscy podzielić, więc ja zaklepałam jakiś zapach i myślę, że kupię jej coś ładnego, więc przepraszam, że tutaj pytałam, chociaż jak macie jakieś fajne propozycje jeszcze, to podrzucajcie mi, bo ja tak myślałam, że kupić jakiś zapach ładny i właśnie jakąś taką drewnianą skrzyneczkę, w której by miała swoje ulubione herbaty po prostu trzymała. Albo jakiś fajny zestaw herbaty, bo ona najbardziej lubi takie mieszanki na sen. Wiecie o co chodzi? Jakąś fajną mieszankę na sen, jakbym kupiła tak fajnie zapakowaną, dodatkowo właśnie perfumy i bukiet kwiatów. Myślę, że to ładnie by wyglądało. Tak sobie myślę, dajcie znać, co myślicie dalej. Czekam na właśnie Wasze propozycje, bo może mnie coś zachwyci albo zainspiruje chociażby. No i to tyle. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się jutro, bo jutro będę nagrywać vloga z okazji wyjazdu do Lidla. Nagramy mały food haul. Naprawdę to będzie mały, bo ostatnie zakupy robiliśmy w piątek, a teraz jest czwartek i powiem Wam, że brakuje najbardziej warzyw i owoców. No i tak jak mówiłam, dla pieska tych właśnie przekąsek treningowych, tak jak ja to mówię, a tak naprawdę ręcznika papierowego nie brakuje jakiejś wielkiej ilości na przykład jedzenia, więc jakby na tym się nie muszę skupiać, ale jakiś tam, wiecie, a tu jogurcik, wiadomo, tu jedną szyneczkę, coś tam się weźmie przy okazji już bycia w Lidlu, jakieś lody. No więc widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, znaczy mam nadzieję. Ja tu już nic nie obiecuję, absolutnie. Nie obiecuję, bo jeszcze coś wyjdzie, że nie będę nagrywać i będę pluć sobie w brodę, że tak powiedziałam. Więc myślę, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!